Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście znowu i zapraszam na kolejny odcinek serii Zagrajmy w Legacy of Kain Soul River. W poprzednim odcinku udało nam się otworzyć bramę do pomieszczenia, które znajduje się dokładnie przed nami. Dzisiaj przekonamy się, co nas tam czeka i jak daleko jeszcze nam zostało, żeby dotrzeć do naszego pana. The Oracle's Cave, where Kain's first fateful meeting with Mobius occurred. Mobius played the role of a doddering soothsayer, stirring his pot of visions while dispensing enigmatic predictions to gullible visitors. Underneath the facade was Mobius the Time Streamer, sorcerer of the Circle of Nine, a ruthless manipulator with the power to bend time. Since his murder at Kain's hand centuries ago, these caves have stood vacant, though, like Mobius himself, they are rumored to be only a facade for much larger, more elaborate complex. I sensed that Kain was here, and at that moment, I would have plumbed the depths of hell to find him. Tak, oczywiście musiała mi moja przemowa zostać przerwana i to brutalnie. No, ale mówi się trudno. Komnata Mobiusa, o ile tak możemy to spolszczyć. Tylko teraz... Aha, dobra, już widzę, co trzeba zrobić. Więc tylko... Moment. Dobra, co się stanie, jak ja tutaj pobiegam? I to wszystko? Czy jest jakiś kniw jeszcze? Dobra, zobaczymy. Tylko ja chciałbym tak... Raziel. Właśnie, powoli, pomału. Za tym zakrętem ktoś jest? Chyba nie. Dobra. Wow. Co to u licha jest? Zegar. This, I deduced, must be the man himself, the time streamer, Mobius. Witam. He seemed not at all the impressive figure I had imagined from Kain's boasted exploits. And yet, even this cold image radiated a certain undeniable power. Nie wyglądasz groźnie. Okej, jesteś większy, jesteś wyższy, ale... groźnie to nie wyglądasz. O tak, tam nie chcę spaść. Tutaj zejście na dół. Chyba, że my tędy przyszliśmy. Nie, na pewno tędy nie przyszliśmy. Przyszliśmy z tamtej strony. Dobra, tutaj już czeka na nas jakaś zagadka logiczna, którą sobie jak na razie podaruję. Chyba, że jest potrzebna, żeby otworzyć jakieś drzwi, które zapewne znajdują się na samym dole. I... aha, dobra. Czyli zapewne musimy ustawić zegar na odpowiednią godzinę, żeby to przejście się otworzyło. Świetnie. Tylko teraz pytanie, na którą godzinę? Dobra, tu są te dźwignie. Która jest od której wskazówki? Nie. Skąd ja mam wiedzieć? Może wszystko... zobaczymy. Coś się stało?
Nie za bardzo. Może po przeciwnej stronie. Głupi ma zawsze szczęście. Dobra, to poszło szybko, sprawnie. Raz, ja teraz jeszcze równie szybko zejdź na sam dół. Tutaj to było, tutaj to było. Czy coś tutaj jest? Nie, nie, nie. Nie. Nie chciałbym dotykać tego światła, tak więc skoczmy. A, okej. Kolejna zagadka. Kolejna. Czy ja mam po prostu ustawić kolorami? To by chyba było za proste. Z pytania, jak ja to mam zrobić? Raziel? Nie. Co ja mam tu zrobić? Może tu coś? Nie. Tu. No chłopie, obróciłbyś to jakoś. Chyba, że... Nie. Tak nie mogę. Wskakiwać na to też nie ma sensu. Aha, już wiem, okej. Raziel. Proszę cię, nie zacinaj się, właśnie. Teraz tutaj. Jeszcze jedno. A czy tym mogę obrócić? Za bardzo, ale ty mi mogę. Kurde, Raziel biega jak pijany. Czy to coś zmieniło? Światło nadal dochodzi. Oj. Okej. Czy ja gdzieś... Nie, do góry nigdzie nie mogę iść. No zapewne to są drzwi, które musimy otworzyć. A spróbujmy teraz jeszcze raz to przesunąć. Nic to nie zmieniło. Dobra, spaliliśmy. No jak nie możesz? Kamero, współpracuj. Może teraz? Nie. A jak obrócę to jeszcze raz... Tak, takimi zakosami to na pewno. Nadal nic. Czy ja coś ominąłem? Z jedną zagadką poszło raz, dwa. Z tą jakoś nie za bardzo. A spróbujmy teraz jeszcze raz to przesunąć. Czyli przesunąć, obrócić.
Nie chcę się obrócić. Dlaczego nie chcesz się obrócić? Ty też nie chcesz się obrócić? Goddammit. Popsułem już na dobre. Dobra, teraz. I teraz spróbujemy jeszcze raz to obrócić. Raziel, skup się. Nie udało się. Nie udało się. Ponownie się nie udało. Co ja mam na to wskoczyć? Dobra, przynajmniej możemy wrócić na samą górę. A spróbujmy ten zegar ustawić na jakąś... A, tu jest wyjście, dobra. Na jakąś inną godzinę. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Gdzie są te? Tu. Aha, już nie możemy. Serio? Shit. Teraz dopiero. I otworzą się te drzwi? Tak, jest. Gdzie one są? Gdzie byłyście? Aha, przede mną. Dobra, zapiszemy grę. Ja przy okazji się napiję. Poprawię trochę mikrofon. Czy ktoś jest przed nami? Zaspamuję tam. Dobra, chyba nikogo nie ma. A jeśli był, to już nie żyje. Wow! Okej. Czyżby była droga bez wyjścia? O, nie, 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 nie. Nie wyciągnę tego z ciebie. Dobra, żeby nie popsuć. Okej. Kolejne drzwi. Otwórz je, otwórz, otwórz. Aha, dobra, tak możemy sobie strzelać. Haha! Cheat. Padł. A, jeszcze nie do końca padł, ale... Raziel, no ty się roto ruska. Mamy tu jakąś broń? Oczywiście, że nie mamy. To niestety musimy tak działać. Ała! Dawaj duszę. Zabierzemy sobie energię. Kurczę, cały czas zapominam, że mamy te czary. Tak, znając życie, za chwilę znowu nas właśnie uderzy. Bum. Okej. Sorry za to. Chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu, chodź tu. Dobra, nic tu ciekawego nie mam.
Także tak, na wszelki wypadek. Na wszelki wypadek. Dobra, problem z głowy. Teraz co my tu mamy? Dobra, zapewne coś musimy... Coś się tutaj pojawi. Czy my to możemy jakoś... Okej. To może teraz niebieski? I czerwony? Moment. To wygląda na przejście dalej. Aha, my mamy pod sobą zegar. Tylko... Czy on się w ogóle rusza? Tak, rusza się, okej. A jak tutaj pokręcę, to tą wskazówką ruszamy. A ty? A ten znowu cofa o godzinę. Dobrze myślałem? Nie. Źle myślałem. Czy te symbole mają mi coś podpowiedzieć? Czy są tutaj takie? Tutaj jest jeden. Okej, teraz chyba tylko ta wskazówka się porusza. Nic się nie porusza. Tak na dobrą sprawę. Nie, ja nie chciałem, żebyś się cofała. A nie, to jeszcze jest trzecia wskazówka. Oż jasna cholerka. To może zająć trochę. Na pewno wszystkie otwory muszą się w jednej linii ustawić. Widzę światło. Okej, teraz kręcimy pierwszym. Znowu się cofnęło? Serio? Teraz może tym? Okej, jeszcze jedno przekręcenie. Drugi krąg jest w odpowiednim położeniu. Chciałbym tylko się zorientować, jak mogę pierwszym kręcić. W ten sposób, ale... Coś tu nie gra. (Śmiech)
czy on się tak będzie cały czas cofał. Goddammit. Okej. Dobra, pierwszy, drugi i teraz jeszcze trzeci. Czyli ty. Jeszcze jedno przekręcenie. Cholerka, jeszcze jedno. No, wreszcie, wreszcie. Oczywiście tradycyjnie. Dobra. Co my tu mamy, moi państwo? Coś za spokojnie, za spokojnie. Nie. No. Dobra, tu możemy spaść. Chciałbym tego skubańca załatwić, zanim on zacznie nam wysysać energię. Gdzie ty jesteś? No cóż. No, wiedziałem. Rzucaj! Dobra, teraz będzie o wiele łatwiej. God damn it! Jak mogłeś nie trafić, no, chłopie? Oż jasny gwint. Raziel. Co we mnie plujesz? Zrzuć go na dół. Niestety, musimy się tak ratować. Dusze. Dusz nie ma. Może jakieś potworki chociaż? Nic. Serio? Dobra, i tak musimy tutaj wrócić. Oczywiście portalu nigdzie nie ma. Bo po co? Okej, tu jest portal. A w sumie możemy tak to rozwiązać. Nie dam ci się. Nie lataj mi nad głową, to ułatwisz sprawę. Świetnie. No wiedziałem. Ktoś tutaj musiał być. Może ty małpiszonie jeden wredny. Raziel, przed tobą. Brawo. Postarałeś się, chłopcze. Ale to nie zmienia faktu, że i tak nie mamy energii. Co my tu mamy? Tamtędy przyszliśmy. Możemy co najwyżej wskoczyć na górę. A to co to jest? Możemy się tym pobawić. Cokolwiek możemy z tym zrobić. Oj tak, kocham błędy w grze. Ale to chyba nie o to chodzi. A, tam sobie człeptasz. To sobie człeptaj. O cholera. Z której strony my przyszliśmy? Chyba z tamtej. Czy to są jakieś wiatraki, wywietrzniki, coś takiego? Czy ja to mam uruchomić?
Zapewne nie da rady tam skoczyć, nie, a świat astralny. No i po co ci to było? Po co ci to było, chłopcze? Moje, 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 moje. Teraz możemy chyba tutaj wskoczyć. Począwszy od tego tutaj. Albo i nie. Okej. Tutaj również nie możemy iść. Czyli chyba... Chyba nie. A czy tutaj z powrotem mogę jakoś się dostać? Nie mogę. Czyli jak? Dobra, wróćmy na razie do świata rzeczywistego. I kombinujemy. Kombinujemy jak koń pod górę. Spadaj. Dobra, tam wrócić na pewno nie wrócimy. To już jest droga zamknięta dla nas. No tutaj nie ma szans. Nie ma szans. Może tu? Może tu? Nie. Może tu, a może po prostu trzeba podejść, kliknąć, nie? Coś na górze. Nie. Zaraz. Nie. Myślałem, że możemy wyciągnąć ten klocek, ale niestety nie. Serio, tutaj nie dam rady? Serio. Okej, jeśli nie znajdziemy wyjścia, to miejsce stanie się naszym grobowcem. Razie, serio tutaj nie dasz rady wskoczyć? No mógłbyś się chwycić, chłopie. Od czego masz te swoje szpony? O, o. Nie, myślałem. Dobra, ostatnia próba. Raziel! Ta, doskoczyłeś. Brawo, chłopcze. Jestem z ciebie dumny. Dobra. Nie, nie to. To. Dobra. I w tym momencie zakończę ten odcinek, gdyż nie wiem, co mam robić. Tak więc dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.